Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Ewangelii Łukasza, do 18 rozdziału, od 18 wersetu, w którym możemy przeczytać pewną dyskusję Pana Jezusa z dostojnikiem, z pewnym dostojnikiem. Tutaj ta dyskusja dotyczy bariery bogactwa, która też nie pozwala nam odziedziczyć Królestwa Bożego, ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. Chciałbym się skupić na pierwszych dwóch wersetach, 18 i 19, gdzie pewien dostojnik zadał mu pytanie, komu Panu Jezusowi? Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? I Jezus mu odpowiada w 19 wersecie, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Co to znaczy, że Bóg jest dobry? Myślę, że nieraz słyszeliśmy takie zdanie, Bóg jest dobry. Wiele pieśni też w swoich tekstach ma takie zdania, że Bóg jest dobry. Natura Boga jest dobra i nie może ona zrobić niczego, co byłoby sprzeczne z tym, kim On jest. Bóg jest dobry i wszystko, co czyni, jest dobre. Jest święty, prawdziwy i wierny na wszystkich swoich drogach, pragnąc wprowadzić dobro we wszystkich sytuacjach. Kiedy Bóg stworzył wszechświat, kiedy stworzył świat, każda pojedyncza część, którą stworzył, była dobra, bo tak czytamy na początku pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg stwarzał świat, powiedział, że to jest dobre. Pan Bóg jest dla nas dobry. On przebacza nam nasze grzechy. On nas uzdrawia. W tym też objawia się Jego dobroć. Naszą odpowiedzią na Bożą dobroć powinna być wdzięczność za to, kim jest dla nas, co dla nas robi. Nie możemy zapominać w swoim życiu o Bożej dobroci. Szczytem takiej Bożej dobroci jest to, czego dokonał w Jezusie Chrystusie, Jego plan odkupienia. Ewangelia nazywa to właśnie dobrą nowiną, ponieważ opowiada historię posłania przez Boga swego Syna, aby ofiarował nam życie wieczne, aby przebaczył, poprzez to zostały przebaczone nasze grzechy. To właśnie dobroć Boża prowadzi nas do pokuty. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 2 rozdziale, w 4 wersecie jakby pokazuje nam, że Boża dobroć zachęca nas do pokuty, do opamiętania. Kiedy zaczynamy chodzić z Bogiem, kiedy oddajemy swoje życie w Jego ręce, kiedy doświadczamy tego nowonarodzenia w Bogu, zaczynamy widzieć Jego dobroć działającą w naszym życiu. Widzimy te dobre owoce ducha, które Bóg czyni w naszym życiu. W miarę tego, jak mocno zbliżamy się do Boga, jak Go szukamy, On objawia nam coraz więcej swojej dobroci. Kiedy już sami zakosztujemy i zobaczymy dobroć Boga, nic innego nie jest w stanie nas zadowolić. Bóg jest dobry. I Jego dobroć okazuje się, objawia się w tym wszystkim, co Bóg stworzył i co czyni w nas. Bądźmy ludźmi, którzy dostrzegają w swoim życiu i są wdzięczni za dobroć, jaką Bóg okazuje w życiu każdego z nas. Radości w Panu, pozdrawiam, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.